Witajcie moi drodzy, z tej strony Pomidor.pl i chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie na ostatni odcinek Zagrajmy w Donkey Kong Country na SNES-a. I w dzisiejszym odcinku zwiedzimy ostatni świat z calusieńkiej gry, jakim jest Chip Cavers. Może nie ostatni świat, ponieważ w teoretyce ostatnim światem jest Gangplank Galleon i jest to tylko arena z ostatnim bossem, no ale no, bądźmy sobie szczerzy, liczmy to jako ostatni świat, a ostatni boss ma swój własny poziom, a nie świat. Rozpoczynamy sobie ostatni odcinek, jak widzicie, z malutką zgadywanką, bo sami widzieliście, że życie podróżowało pomiędzy czteroma balonami. Coś, co zresztą widzieliśmy już w poprzednich odcinkach, bo bądźmy sobie szczerzy, ale w odcinku czwartym to się bodajże pojawiło? Nie pamiętam już dokładnie. Tak czy siak, zadanie w tym otóż poziomie, jaki w tym momencie robimy, jest następujące. Jak widzicie, będziemy podróżowali za pomocą platformy. Ta platforma ma 5 światełek. Po drodze będziemy musieli zdobywać beczki, czy tam baterie z, że tak powiem, energią. I ta energia zasila jakby tę platformę. Oczywiście nie będzie to tak przez cały poziom, że będziemy ciągle zaświecali sobie z miejsca, zdobywając jedną bateryjkę, całe 5 światełek, ponieważ będą momenty, gdzie będą takie bateryjki, gdzie zasilą nam tylko 3 żaróweczki. No i będzie przy tym przesrane. Nie będę ukrywał, ale za dzieciaka bardzo dużo game overowałem w tym poziomie, ze względu na to, że nie wiedziałem, jak działa ten poziom. Kompletnie nic nie wiedziałem, jeżeli chodzi o działanie tego poziomu. I grałem jakby troszeczkę tak na wyczucie. Co było oczywiście wielką głupotą, bo wystarczyło tylko zdobywać te bateryjki z fuelem i zasilić sobie tą platformę, którą teraz podążamy, i myślę, że nie miałbym z tym poziomem zbytnich problemów. Po raz kolejny coś się dzieje z moim językiem, bo się strasznie plączę, ale myślę, że nie jest to aż tak mocno, że aż tak mocno to nie przeszkadza. Również bardzo mi się podoba tło tego poziomu, jak i muzyka, chociaż ta muzyka, która leci, nie wiem czy wspominałem, ale troszeczkę ona mi przypomina, jakby miała lecieć w jakiejś grze RPG. Mówiąc o RPG-ach, będę musiał kiedyś się zabrać za RPG na kanale. Ale dobra, bo gadam o tym poziomie, gadam, ale nie przedstawiłem wam nazwy tego poziomu. Otóż nazwa tego poziomu to Tanked Up Trouble. I ten poziom nie ma żadnych ciekawostek, ponieważ inaczej bym już o nich wspomniał. A ten poziom to jest po prostu zwykły poziom, w którym to musimy... Znaczy, no każdy poziom jest zwykły, wiadomo o co chodzi. Tylko, że nie jest jakoś zbytnio, wiecie, interesujący w tym, że na przykład nie różni się pomiędzy wersjami ten poziom. Jest po prostu taki sam, jaki był. Udajemy się do exitu i mamy oto pierwszy poziom z ostatniego świata zaliczony. Myślę, że nadszedł czas na Manic Mine Cars, czyli drugi poziom w tym otóż świecie. Nie wiem, co chciałem w tym otóż momencie pokazać, ale mogę co jedynie powiedzieć, że jest to już nasz ostatni poziom w jaskini. Co jest bardzo smutne, bo bardzo lubiłem te poziomy ze względu na muzykę, tło, jak i po prostu klimat. I będąc z wami szczery w 100%, to gdy byłem mały, to nie wiem czemu, ale zawsze gdy wychodziłem na dwór, to nuciłem sobie muzykę z tego oto poziomu. Co więcej, idąc do lasu, czy coś, czy w ogóle gdziekolwiek na spacer, to jakoś czułem troszeczkę klimat właśnie Donkey Konga. Nie wiem dlaczego, tak też miałem właściwie z Crashem Bandicootem i z paroma innymi platformówkami. Lub ogólnie grami, wiecie o co chodzi. Przeszkodami w tym poziomie będą takie kołowrotki, czy to są koła z kolcami, jak widzimy teraz tutaj na ekranie. One będą robiły różne, że tak powiem, może nie pozy, bo to by bardzo dziwnie zabrzmiało, ale one będą się poruszać w różnych kierunkach. Raz będą zataczały kółka, innym razem będą leciały od lewej do prawej, a jeszcze inaczej będą od góry do dołu leciały, tak więc... No niestety w dużym skrócie mamy przesrane. Ale myślę, że Diddy Kong wraz z Donkey Kongiem, dla nich to nie będzie żadna przeszkoda. To jest kolejny specjalny poziom, w którym to tutaj będziemy, że tak powiem, prowokowali po raz kolejny
kremlingów, tylko takich mini kremlingów. Ponieważ one, co jest ciekawe, kiedy otrzymują obrażenia, to one wydają odgłosy takie same jak Diddy Kong i Donkey Kong. Ale bez problemu się udało to zaliczyć, tak więc hurra! Ta muzyka jest po prostu epicka. Ja wiem, że to już mówię po raz kolejny, ale po prostu... Chociaż przyznam szczerze, że świat lodowy i inne poziomy, ogólnie z Glacier... To było Glacier Kong? Jak to się nazywał ten świat? Aż muszę sobie zobaczyć. Gorilla Glacier, przepraszam. Glacier Kong, ta jasne. Nie ma czegoś takiego. Gorilla Glacier ma taki wyczepisty soundtrack również, że to po prostu... Ale jeżeli chodzi o ten poziom, to za młodego miałem tylko problemy z tymi kółkami obracającymi się. Ponieważ one często powodowały, że albo Diddy, albo Donkey Kong ginęli. I to w bardzo smutny sposób. I po raz pierwszy mamy taką specjalną sekcję, gdzie nie leci muzyka z rundy bonusowej, tylko leci muzyka z poziomu. I tutaj o dziwo jaskinia jest koloru purpurowego lub fioletowego. To jest bardzo dziwne w tym momencie, ponieważ jak widzimy, ta jaskinia jest bardziej koloru zielonkawego. I mam takie, nie wiem czemu, wrażenie, ale światło, które pada na stalaktyty i ogólnie światło, które jest w tej oto jaskini, to jest światło z jakichś kryształów. Być może, nie wiem, Donkey Kong ma jakąś kooperację ukrytą z Jackiem i Daxterem. A przepraszam, Jack i Daxter jeszcze wtedy nie wyszedł. No ale wiecie, o co chodzi. Były przecież kryształy, które, że tak powiem, powodowały, że było coraz jaśniej w jaskini. Ci, co grali w Jacka 1 Cave, w poziom Spider Cave, będą wiedzieli, o co chodzi. Być może jakaś mini kooperacja była. Kto wie? Tak czy siak, Manic Mine Curse jest zaliczone, więc czas na Misty Mine. Trzeci poziom w tym świecie. Jest to poziom z tą muzyką, która nie wiem czemu skojarzyła mi się od razu z Earthboundem albo z serią Mother. I uwaga, jest to pierwszy z poziomów, który ma jakieś ciekawostki. Ale powiem wam je tu i teraz, ponieważ nie są one jakoś szczególnie, nie wiem, wyróżniające się, że nie wiem. Czekajcie chwilę. chrypa mała. Nie są one w żaden sposób, nie wiem, porównywawcze pomiędzy, nie wiem, wersją Game Boy Advance a Game Boy Color. Po prostu to są ciekawostki takie, które rozwalą nam wszystkim głowy. Wiem, sorki za to, przepraszam najmocniej. Dobra, czas na ciekawostki. Wiedzieliście o tym, że w tym poziomie wszystkie literki KONG są właśnie w tej rundzie bonusowej, którą teraz robimy? Ponadto, co jest jeszcze ciekawe, to to, że tło tego poziomu jest tłem z poziomu Minecart Carnage. Taka ciekawostka. No w sumie takie dwie ciekawostki. I mamy Expresso, który w sumie już przepadł nam. W dzieciństwie, gdy przychodziłem ten poziom, to ja o dziwo go przeszedłem za pierwszym razem bez żadnych problemów. Mój znajomy natomiast, kiedy na osobnym save'ie, grając na moim SNES-ie, grał, to powiem wam szczerze, że on miał trudności praktycznie prawie że z każdym światem. Czy jest to zrozumiałe? No powiem szczerze, że Donkey Kong Country za pierwszym razem, jak nie graliście ogólnie w serię, może sprawić wam problem. Ale nie uważam, że jest to tak cholernie trudna gra, że nie wiem, jest ona niemożliwa do przejścia, bo jak najbardziej jest to możliwe do przejścia. I to wam w dzisiejszym odcinku ostatnim zaprezentuję. Zresztą przez cały let's play widzicie, że jest ona do przejścia. Po raz ostatni jedziemy sobie, a raczej lecimy sobie z Funky Kongiem, albo samolotem Funky Konga. I podróżujemy sobie po planszach. No i to by było na tyle. Żegnamy cię, Funky Kong. Do następnego, że tak powiem, let's playa. W sumie to nie do następnego let's playa, ale w przyszłości zrobię właśnie Donkey Konga Country 1 na Game Boy Advance i wtedy porobimy te twoje słynne minigierki. Czas na Loopy Lights. I ten poziom charakteryzuje się tym, że ponownie leci ta sama muzyka, co z poprzedniego poziomu. Ponadto będziemy mieli właśnie te beczki z on i off, czyli powracają te nasze słynne, ulubione i kochane beczki, które wszyscy uwielbiamy, kochamy i jak najbardziej
ubóstwiamy. I to była runda bonusowa, która była bardzo łatwa, ponieważ jedyne co musieliśmy zrobić to przedostać się pomiędzy beczkami do samego końca i tam zdobyć literkę K. Oczywiście jeszcze po drodze musimy zdobyć ONG, ale myślę, że tego już nie muszę tłumaczyć, bo to jest raczej nam znany wszystkim schemat. I muzyka, która leciała z poprzedniego poziomu, która jest według mnie cały czas kojarzona z takimi troszeczkę mroczniejszymi grami jak Earthbound, no to leci tu i teraz. Aczkolwiek nie uważam, że jest ona zła. I bardzo mi się ogólnie podoba motyw w tych poziomach, właśnie gdzie musimy zasilić światło tymi beczkami, bo podoba mi się motyw taki, że to światło, taka żarówka, widzicie, ono pada tak jakby właśnie na te platformy. To jest taka zwisająca żarówka. Mi się to zawsze kojarzyło z takimi właśnie albo grami jakimiś starymi, albo z jakimiś filmami, bo w filmach też takie coś było. Nie pamiętam dokładnie w jakich filmach, ale wiem, że takie zjawisko można było dużo razy dostrzec właśnie. Czy to w filmach, czy to właśnie w innych grach. I to ja bardzo lubiłem i bardzo szanowałem. A jeśli chodzi o ten poziom, to szczerze nie pamiętam historii z tym poziomem. Ale pamiętam, że nie lubiłem... Znaczy, nie chodzi o to, że nie lubiłem, ale nie przepadałem za bardzo za poziomami, gdzie właśnie były to on i off za dzieciaka, czyli właśnie między innymi te beczki zasilające światło, więc podejrzewam, że ten poziom kończył się dla mnie zawsze fiaskiem i kończył się przede wszystkim może w sumie inaczej to wytłumaczę zamiast fiaskiem, bo mogą ludzie nie wiedzieć o co chodzi. W skrócie dużym, ciągle ginąłem, praktycznie rage'owałem, denerwowałem się. Ja zresztą za dzieciaka byłem strasznie denerwującym się dzieckiem na coś takiego. Po prostu, wiadomo, no teraz jestem o wiele bardziej cierpliwszy, aczkolwiek za młodego ta cierpliwość sięgała do pewnej granicy. I jak się przekroczyło tą pewną granicę, to już wtedy było coraz gorzej i coraz gorzej. I dlaczego to jest ostatni odcinek, bo pewnie powiecie, że miało być co świat. No ale bądźmy sobie szczerzy. Ten świat zajął mi z całym oczywiście montażem, co widzicie teraz po długości odcinka, zajął mi, nie wiem, 16-17 minut. I co, mielibyśmy, nie wiem, zrobić 8-minutowy odcinek z ostatniego bossa? Skoro mogę to zrobić w jednym odcinku. Pierwotnie ogólnie planowałem inaczej trochę zrobić ten let's play, że chciałem zrobić to tak, że na przykład jak taki... Jest taki walkthrougher, którego ja osobiście bardzo oglądam od kilku lat. Teraz jak on się nazywał? Zaraz wam właściwie powiem. Wpiszę sobie tylko frazę Donkey Kong walkthrough. I to był Garland the Great. Ja go pamiętam jeszcze za czasów Crasha Bandicoota, bo często oglądałem sobie u niego Crasha Bandicoota. No i... Pamiętam, że on zrobił coś takiego, że robił normalne poziomy, a ostatni odcinek poświęcił wszystkim bossom, czyli zrobił tak jakby boss odcinek. Znaczy w sumie nie, boss attack czy coś takiego. Boss odcinek to dziwnie brzmi. No ale dobra, robimy już, proszę państwa, ostatni poziom w calusieńkiej grze, jeżeli chodzi o sekcję platformową, gdzie zdobywamy literki KONG. I mało tego, jest to poziom Platform Perlis. To jest ostatni właśnie poziom, który robimy. Co więcej, nie wiem czy wiecie, ale jest jeden poziom w wersji Game Boy Color. Tak? Jest jedyna w sumie jeszcze ciekawostka odnośnie ostatniego świata. Ponieważ w wersji Game Boy Color jest jeden ekskluzywny poziom tylko dla wersji Game Boy Colorowej. Game Boy Colorowej, tak? Chyba dobrze wymieniłem. Nie wiem, szczerze. I ten poziom nazywa się Nicky Nightmare. Być może jak kiedyś zrobię wersję Game Boy kolorową, to wam pokażę ten otóż poziom, bo jest to ekskluzywny poziom tylko dla tej wersji. Nie wiedzieć czemu, być może, nie wiem, Rare nie chciało dodawać tego poziomu do wersji SNES-owej, bo stwierdzili, że już jest za dużo poziomów, albo poziom jakby nie wyróżniał się troszeczkę niczym od swoich jakby poprzedników. Nie to, żeby te poziomy się jakoś wyróżniały, no bo widzimy, że cały czas jest to samo tło i tak dalej. I powiedzmy sobie szczerze, ale przeciwniki również... Przeciwnicy są również ci sami. No ale wiadomo, to jest jakby do wytłumaczenia, no bo hej, kartridż na SNES-ie też był ograniczony.
Czyż nie? Oczywiście, że tak. Ale zadanie w tym poziomie to będzie poruszanie się platformami z tymi oto strzałkami. Czyli wiecie, strzałka w prawo to jest strzałka w prawo, czyli podążamy w prawo. W dół to jest, lecimy w dół. A w lewo to w lewo. No wiecie, o co chodzi, myślę, że nie muszę tego za bardzo tłumaczyć. Bo jest to raczej jak najbardziej do wytłumaczenia. Znaczy do wytłumaczenia, chyba logiczne. Widzicie, ja się dzisiaj strasznie plączę, nie wiem dlaczego, cholera jasna. Być może, że to jest ta presja, że już kończę tę gierkę i nie jest mi z tym za bardzo dobrze, bo nie będę tego ukrywał, bo bardzo uwielbiam Donkey Konga Country 1, aczkolwiek muszę przyznać, że większa miłość jest teraz do Donkey Konga Country 2. Serdecznie polecam. Jeśli chodzi o ten poziom, to miałem problemy z końcówką tego poziomu. Jak widzicie, to jest właśnie między innymi ta końcówka. Nie wiem czemu, ale albo po drodze gdzieś gubiłem, bo wiecie, ja za młodego też nie ogarniałem tych wszystkich rund bonusowych w Donkey Kongu. W sensie, że wiedziałem, że są, bo niektóre przechodziłem, ale nie znałem jakby położenia wszystkich rund. I nie będę tego ukrywał, ale często gubiłem gdzieś literki po drodze. Wiecie, zamiast KONG na przykład było KOG, albo KO, albo KNG. I gdzieś się na przykład ogubiłem. No tylko wam daję taki przykład, jeżeli chodzi o taki, w cudzysłowie, o, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale backstage pomiędzy poziomami. Proszę państwa, przeszliśmy wszystkie poziomy z calusieńkiej gry, jeżeli chodzi o poziomy platformowe, więc nadszedł czas na rozmowę z Cranky Kongiem. I co tutaj Cranky Kong powie, to to, że w Jungle Hijinks są, że tak powiem, trzy balony, w sensie balony o różnych kolorach. Jest czerwony, zielony i niebieski. I coś mówi odnośnie podwójnego skoku. Nadszedł czas na ponowną walkę z Nickim. Tak, ponieważ jest to Nicky's Revenge, czyli zemsta Nickiego. I co teraz się będzie między innymi działo? Po prostu to jest ten sam ptak Nicky, tylko jedyna różnica jest taka, że po pierwsze jest on, jak widzicie, fioletowy. Po drugie, co każdy atak na niego, czyli na przykład raz go zaatakujemy, wypluje jeden żołądź, czy nie wiem co to jest w sumie. Jak go raz zaatakujemy, to właśnie jeden żołądź wypluwa, potem drugi raz to dwa żołądzie i tak dalej, i tak dalej. Jak sami zresztą przed chwilą widzieliście. I proszę bardzo, zdobyliśmy przedostatni banan Nintendo. Ponieważ widzieliście, było logo Nintendo. Proszę państwa, nadszedł czas ta Gangplank Galleon. Ciekawa dosyć nazwa, ponieważ Gangplank Galleon również powraca w Donkey Kongu Country 2. O Boże, ta muzyka, nie wiem czemu, ale ona troszeczkę nie pasuje na ostatniego bossa. Nie wiem czemu, tak mi się wydaje. Ale dobra, walka teraz z K-Rulem. Czym będzie specyfikował się K-Rul? Przede wszystkim będzie on latał w lewo i w prawo. I gdy się zatrzyma i rzuci w nas koroną, to wtedy mamy go zaatakować. Z tego co wiem, po czterech czy tam trzech uderzeniach on potem troszeczkę zwiększy swoje ataki i będzie bardziej agresywniejszy. W sumie już widzimy, że już jest bardziej agresywniejszy. Bo nie dość, że przeskoczył z prawego końca na lewy, to jeszcze zrzuca na nas te kule armatnie. Oczywiście to nie będzie wszystko, jeżeli chodzi o jego walkę, bo jego walka, jak na ostatniego bossa, wiadomo, że się musi wyróżniać, ponieważ on się musi wyróżniać spośród pozostałych bossów. Powiem wam szczerze, że za młodego przy tym bossie zgame-overowałem dwa razy, czy tam trzy. I w tle widzimy wyspę Donkey Konga! To jest potwierdzone, że to jest jego wyspa. To jest potwierdzone, moi drodzy. Tylko ja się zastanawiam, jak Donkey Kong z Diddym dostali się na jego statek. Nie wiem, może za pomocą beczki jakiejś, która ich przetransportowała tutaj. Jest chyba wszystko możliwe. Albo Cranky Kong, nie wiem, wynalazł jakiś teleporter, który teleportował ich tutaj. Ale jak mogliście zauważyć, tłem w tym poziomie również był wielki banan z logiem Nintendo. I proszę państwa, przeszliśmy ostatniego bossa. Mam nadzieję, że ten let's play wam się podobał. Mamy już napisy końcowe. I tak. K-Rool to jeden wielki, tłusty śmieć. Tyle mogę sobie jedynie o nim powiedzieć. Albo King K-Rool. The end? Ale czekajcie, co, dlaczego tu jest znak zapytania? Tak jest, proszę państwa, to jeszcze nie koniec.
Kairul w tym momencie, jak widzicie, będzie próbował powstać i teraz co się będzie działo, to to, że on będzie coraz to wyżej skakał, ponieważ już kuli na nas nie będzie żadnych zsyłał, tak więc jedyne czym może teraz nas zaskoczyć, to tylko swoimi skokami, które de facto nie da się aż tak ciężko ominąć, dosyć łatwiutko można ominąć, bo jak widzicie, on teraz skacze sobie, jakby nie wiem, bawił się w jakieś klasy czy coś. Ale dobra, w tym momencie King K. Rool został pokonany i tak oto, proszę Państwa, przeszliście Donkey Konga Country na 101%. Gratuluję Wam! Zdobyliśmy wszystkie duże balony, tak. Banany firmy Nintendo. I Cranky Kong jest z nas dumny, i to bardzo dumny, ponieważ pokonaliśmy wroga, który napadł na wyspę Donkey Konga i wykradł wszystkie banany. W tym momencie K. Rool zapłacił za swoje. Mam nadzieję, że on już nigdy nie powróci. I jak widzicie, przy chatce Cranky Konga jest logo Nintendo. Ale oczywiście, sami doskonale wiecie, że moje słowa w tym momencie są jednym wielkim kłamstwem. Bo nie ma co oszukiwać, ale K. Rool powróci w następnej części. I tak oto wszystkie banany wróciły na swoje miejsce. Wszyscy są szczęśliwi. I mamy oto napisy końcowe. Tak więc tak, moi drodzy, przyszliśmy Donkey Konga Country jedynkę na 101%. I czas na mój ostatni werdykt. Więc polecam każdemu sobie zagrać w Donkey Konga Country, ogólnie w serię, od pierwszej do trzeciej części, ale jak chcecie, możecie inaczej sobie zagrać, chociaż żeby bardziej troszeczkę zrozumieć fabułę, to polecałbym od pierwszej części mimo co zagrać sobie. Jeśli chodzi o grywalność, Donkey Kong Country jest jedną z tych gier, która pokazała mi jedno. Mimo że upłynęło bardzo, bardzo sporo, bo dokładnie rzecz biorąc upłynęło 14 lat chyba od wyjścia tej gry, to ta gra pomimo tylu lat się bardzo dobrze zestarzała. Naprawdę bardzo dobrze się zestarzała. Uważam, że muzyka też, która tutaj nam towarzyszy, jest bardzo cool. Ogólnie jeśli chodzi o soundtrack, David Wise po prostu wykonał kawał dobrej roboty. Nie będę tego ukrywał. Aczkolwiek on będzie się coraz to bardziej ulepszał od kolejnych części Donkey Konga. Uwierzcie mi, soundtrack dwójki jest taki epicki, że normalnie to nie da się nawet słowami opisać. Jeśli chodzi natomiast o fabułę, no cóż, fabuła jak na pierwszą grę z Donkey Kongiem, w sensie taką platformówkę. No cóż, nie wiem jak to mam skomentować. Bardzo fajna. Ogólnie polecam bardzo serdecznie sobie zagrać. Naprawdę, nie będziecie tego żałować. Ale cóż, to chyba byłoby to na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i z tym, co publikuję. A jeżeli Tobie, drogi widzu, spodobała się ogólnie seria, to mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę. Bardzo byłbym Tobie wdzięczny z tego powodu. No i cóż, widzimy się w ostatnim let's playu, jeśli chodzi o listę mojej let's play, już niedługo. Czyli widzimy się w Team Buddies. Ja Was zostawiam z tymi napisami i z pokazówkami, między innymi, co widzicie teraz, chociaż już zaraz będą napisy końcowe. Tak więc, to byłem ja, czyli Pomidor.pl, to byliście Wy, czyli widzowie. Dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć. Oh,